programie Uniwersytetu Otwartego Bereshit czytam, że po każdym wykładzie są warsztaty, które właśnie ty prowadzisz. Czy one będą się tematycznie jakoś zazębiać z wykładami, czy też będą stanowić odrębną jakość? I na czym polega różnica między wykładem Uniwersytetu Otwartego Bereshit a twoimi warsztatami? No więc wykłady generalnie rzecz biorąc będą oczywiście dotyczyć zarówno szeroko rozumianej kultury żydowskiej, jak literatury, filozofii, ale nie tylko. Ja prowadzę od lat również warsztaty kulinarne, więc będę starał się z jednej strony naszych słuchaczy troszeczkę uruchomić, otworzyć na kulturę, literaturę, filozofię żydowską. Przepraszam, ale chcę wtrącić. Czy na Uniwersytecie Otwartym Bereshit będziesz prowadził warsztaty kuchni żydowskiej? Ależ oczywiście, że tak. Chociaż nie przede wszystkim. Tak jak mówiłem, literatura, filozofia, szeroko pojęta kultura, ale jeżeli kultura, to również i jedzenie. Jedzenie jest częścią kultury, no, szczególnie kultury żydowskiej. Ja właściwie nie wiem, dlaczego ja te warsztaty prowadzę kulinarne. Pewnie dlatego, że jestem plastykiem. A więc z jednej strony zadbamy o tą warstwę duchową, ale również i tą taką zupełnie prozaiczną. Postaramy się umilić naszym słuchaczom te wykłady również tymi wspaniałymi smakami, aromatami kuchni żydowskiej, nie tylko filozofią, literaturą, poezją, ale też również przewiduję jakieś warsztaty takie bardziej interaktywne, działające na zmysły, tak? Na zmysły, szeroko pojęte zmysły. Ale w jaki sposób tematyka religijna, bo czytam, że ten semestr inaugurujący działalność Uniwersytetu Otwartego Bereshit za hasło przyjął sobie judaizm, w jaki sposób tematyka Bereshitu przełoży się na przykład na konkretne przepisy kulinarne? Oczywiście z tymi kulinariami troszeczkę przesadziłem. To nie jest tak, że to będzie główny temat wykładów. Pozostajemy przy literaturze i filozofii. Natomiast od czasu do czasu będziemy mówili też i o kulinariach. A judaizm i kulinaria jak najbardziej ma bardzo dużo ze sobą wspólnego. Jakieś przykłady, pamiętać, tak? Że żydowski Bóg to jest taki ewenementny Bóg, który zagląda człowiekowi do garnków i mówi, co wolno jeść, czego nie wolno jeść. To wszystko jest podporządkowane religia, więc judaizmowi. Ale również kwestie kulinarne to są kwestie obyczajowości, tradycji, świąt żydowskich, całej różnorodności zwyczajów. Jakie potrawy, skąd, dlaczego, ich symbolika, ich pochodzenie. Ostatnio widziałem ciebie w Nowej Synagodze w Gdańsku-Brzeszczu podczas spotkania z ludźmi, którzy zwiedzali synagogę i chcieli dowiedzieć się jak najwięcej o działalności gmin żydowskiej, o judaizmie, i przez tych kilka godzin słuchali ciebie z otwartymi ustami. Oczywiście, i powiedz mi, skąd to zainteresowanie kulturą żydowską? Czemu to służy? Czemu jest potrzebne ludziom? Jak ci się wydaje? Nie wiem, to jest trudne pytanie. Ja trochę obawiam się, że nie jest to pytanie do mnie. Tutaj można byłoby zapytać osoby, które interesują się tą kulturą. Dlaczego? Ale jeśli miałbym odpowiedzieć, to sądzę, że żyjemy w czasach, w których... Wydaje mi się, że kultura żydowska i religia żydowska dla współczesnego Polaka jest czymś zupełnie innym, czymś, czego nie zna. Jest to jakaś niewiadoma. Mówię dla współczesnego Polaka, dla Polaka początku XXI wieku,
W Polsce jest bardzo mało Żydów. Tych Żydów się nie widzi, nie spotyka się na ulicy. To nie jest sytuacja taka, z którą mieliśmy do czynienia przed II wojną światową. Wtedy było zupełnie inne postrzeganie. Dzisiaj jest to inny. Inny, to niekoniecznie znaczy obcy, ale to wzbudza pewnie słuszne zainteresowanie, w co wierzą ci ludzie. Jest też tak, że ludzie operują wieloma stereotypami. I co ciekawe, jakoś podświadomie, intuicyjnie wyczuwają, że te stereotypy nie do końca być może odpowiadają prawdzie. Stąd wiele pytań, stąd właśnie zainteresowanie. A czy jest prawdą, a czy rzeczywiście jest tak, że wydaliśmy to albo to? To jest zrozumiałe, dlatego że żyjemy w natłoku informacji, informacji najróżniejszych, niesprawdzonych. Ja już nie mówię o jakichś wierutnych bzdurach, ale o jakimś przekazie, który jest niekonkretny, który mówi o jakiejś półprawdzie. Dlatego człowiek chce wiedzieć, jak jest naprawdę, jak to jest od środka, od potrzeby. Tutaj są często młodzi ludzie, którzy nie mają żadnych konkretnych doświadczeń, ale mają informacje, które pochodzą od rodziców, właściwie od dziadków, że kiedyś to w Polsce było tak, a tak. Ta Polska była wielokulturowa, wielonarodowościowa. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją właściwie, można powiedzieć, monokultury. Te mniejszości narodowe, żydowska, nie tylko, tatarska, ukraińska, niemiecka w Polsce, one żyją, ale w jakiś sposób są niewidoczne, niezauważalne. Wytworzyła się pewna próżnia, pustka i można powiedzieć, że pewna dezinformacja. To młode pokolenie nie wie, przeczuwa, ma intuicję, że coś było, coś jest na rzeczy, ale nie za bardzo wiedzą, do kogo się zwrócić. Można oczywiście korzystać z publikacji, z książek, z internetu. Nam jednak chodzi o to, żeby stworzyć jakieś bezpośrednie relacje, żeby ludzie, zarówno Żydzi, jak i naukowcy nieżydowscy, którzy są świetnymi specjalistami od kultury, literatury żydowskiej. Czyli są również talmudyści świeccy, czyli nie rabini, tak? Którzy będą prowadzili te wykłady. No pewnie. No, a, to jest tak. Uniwersytet Otwarty Bereshit, mimo że podejmuje tematykę religijną, związaną z religią, nie jest instytucją religijną, jest to nauczanie katechetyczne. Mamy tutaj profesorów, doktorów, wykładowców, którzy są naukowcami, którzy od strony naukowej zajmują się kwestią kultury żydowskiej, w tym również religii. Nie mówimy tutaj o uczeniu religii jako takiej, tylko o pewnej refleksji czysto intelektualnej na temat judaizmu jako zjawiska kulturowego.